Korzystając właśnie z okazji, jeszcze chciałbym powiedzieć o serii Waneko. Seria Orange, piąty tom, już miałem okazję przybliżyć, o czym jest ten romans w klimacie szkolnym. To nie jest adaptacja pewnej sieci komórkowej, żeby nie było. Nie, Orange. Autorem jest Takano Ichigo. Czy też autorką, to jest zawsze... Widzisz, no. Tak, no, te imię... Nie, to jest autorka, przepraszam, bo tak patrzę, tak. Imię brzmi żeńsko. Dobra, przepraszam, wszystkich autorka Takano Ichigo opowiada historię pewnej paczki przyjaciół, którzy tam są, słuchajcie, będę mówił ogólnikami, bo jakby nie ma sensu jakby skupiać się na każdym z bohaterów po kolei. I oni są w pewnej szkole, są w klasie, nagle dochodzi do nich pewien uczeń. Tylko ciekawostka jest taka, no jest, że oni wcześniej dostali listy. Listy od siebie samych. Od siebie samych z przyszłości. Ale każdy tak z nich. Legitnie? Także naprawdę? Także tak? Naprawdę. No, główna bohaterka, każdy z nich, to jest też ciekawe, bo każdy z nich ma inną osobowość, więc na przykład chłopak tutaj taki bardziej, że tak powiem, bardziej męski, napisał tylko do siebie samego, że no słuchaj, kumpel ten umrze i uważaj, koniec. Tak. A na przykład główna bohaterka, to napisała sobie krok po kroku, dzień po dniu, wszystkie swoje myśli, taką wręcz instrukcję, co zrobić krok po kroku. I to daje niesamowitym tej historii niesamowitego smaku, ponieważ cały czas to jest taki romans w klimatach szkolnych. Wiecie, że mnóstwo emocji, mnóstwo takich uczuć. Bohaterka zakochuje się w tym naszym, tym nowym koledze i cały czas ma jakieś tak, no właśnie, rozterki, duże emocji, ale pomimo tego, że właśnie to jest taki romans, ten fakt, że oni cały czas chcą go uchronić od tej niechybnej śmierci, no powoduje, że tę historię zupełnie się inaczej czyta. Mamy też przebitki z przyszłości, akcja też równocześnie dzieje się 10 lat później, gdzie właśnie brakuje ich kolegi, oni tam mamy w piątym tomie wyjaśnione, w jakich okolicznościach udało im się wysłać list w przeszłość, także tych wszystkich ciekawskich też informuję. Również jest rozwiązanie pewnego problemu, który mi naszedł podczas lektury pierwszych czterech tomów, na który to zwróciłem uwagę, ponieważ ci bohaterowie łączą się w pary po latach i mają dziecko. Ta główna bohaterka wychodzi za właśnie swojego koleżanka Naho, wychodzi ze swojego kolegę i mają ze sobą dzieciaczka, a jeśli Naho kocha się w Kakeru, to w tym momencie, jeśli ten Kakeru przeżyje, to ona oczywiście będzie z nim, a nie z tamtym, to jak już urodzi dziecko, to w tym momencie to już będzie inny człowiek, nie? Rozumiesz, ja nie jestem ekspertem od klasyfikacji duszy do ciała, ale jakby każdy człowiek składa się z DNA, który jest połączeniem rodziców i w tym momencie, jeśli zmienił się tatuś, to będzie w tym momencie inny człowiek, czyli ona, chcąc zmienić przeszłość, takie było moje, takie tak w ten sposób kombinowałem, że jak ona chce zmienić przeszłość, uratować swoją właśnie licealną miłość, to w tym momencie tak naprawdę zabije swojego syna. Polecamy mangę Orange, polecamy fanom Powrotu do Przeszłości czy Stanley Flash. Bez kitu, ale jest, to mi cały czas gdzieś tam z tyłu głowy ale się świeci ta lampka. Bo skoro mówimy, bo tu oni próbują zapobiec czemuś, czego wiedzą, że może się, co ma się zdarzyć, tak? Powiedz mi, czy ty czytałeś może Odległą Dzielnicę z wydawnictwa Hanami? Tak, czytałem Dzielnicę, czytałem Patience. Ale właśnie, słuchaj, bo w Odległej Dzielnicy też jest wątek, że główny bohater, kiedy cofa się jakby do tego stadium dziecka, zanim jego ojciec nagle znika, to on próbuje temu zapobiec, tak? Tak. I czy jakby konkluzja tych prób jest podobna do tej... Ja nie mam zamiaru zdradzać zakończenia, ale przyznam, że zakończenie trzyma w napięciu. I to jest tak, że cały czas, pomimo tego, że oni starają się coś zmienić. Wiecie, to są takie sytuacje takie śmieszne, że ona na przykład pisze do siebie samej, że ona ma na przykład go pochwalić za coś, czy powiedzieć mu cześć na korytarzu. Ale ona, zanim to zrobi, to się kotują w niej takie, wiecie, myśli, emocje, krępuje się i w końcu nie mówi tego cześć. No taki przykład akurat. I ona nie zmienia efekt tej przyszłości. Motyla. Tak, i dokładnie, efekt motyla też się przypomina. Ale w końcu powoli, pomału, drobne szczegóły jednak ulegają zmianie.
że coś się zmieniło. Są to pewne drobiazgi, ale coś się zmieniło. Trafili do Flashpointa. Tak, i to daje im nadzieję, że być może uda im się uratować właśnie swojego kolegę. Ej, ale jako... Słuchaj, ale we Flashu serialowym właśnie jest dokładnie prawie, że identyczny wątek. Dowiedzieli się, że ktoś umrze i teraz próbują wszystko zmienić, żeby było inaczej, żeby móc uratować tą osobę. No więc czy Kakeru przeżyje, to dowiecie się w tomie piątym. Tak. Czy zmienią przyszłość? No tutaj pojawia się motyw z Dragon Ball Super równocześnie, co się stanie, nie, jak ten... Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie mamy odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Co się dzieje z przyszłością, co się dzieje z Kakeru, co się dzieje z Naho. Jest. I naprawdę powiem, przyznam szczerze, że bardzo sympatyczna manga. Pomimo tego, że tak, to jest romans i mamy tutaj mnóstwo emocji. Bohaterami są uczniowie, czyli akcja dzieje się w szkole, są to ludzie młodzi. Wydawałoby się, że ten komiks będzie monotonny w tych wszystkich emocjach i tak dalej. To jednak jest bardzo ciekawy motyw z listem z przyszłości. Daje no, niesamowitej intrygi, nakręca całą historię rewelacyjnie. I muszę przyznać, że Orange jest naprawdę świetna manga. Polecam, autentycznie polecam. Bardzo fajne, bardzo fajne. Jeszcze tylko zaznaczę, że na końcu każdego tomu mamy dodatek Zakochany astronauta, ale to już jest jakby inni bohaterowie, inna historia. Też takie romansik komediowy. Jest. Ja mam taką ciekawostkę, bo autorka się nazywa Takano Ichigo, a Ichigo to jest z japońskiego truskawka. I autorka, znalazłem właśnie obrazek autorki, jak się ilustruje, i to jest autorka w takiej wielkiej czapce w kształcie truskawki. Kiedy to jest słodkie. Ma do siebie dystans. Także, no, jeśli mielibyście ochotę, miałybyście w zasadzie, bo wydaje mi się, że to jest manga kierowana do dziewczyn, no to zwróćcie uwagę na mangę Orange, Zakończona seria z wydawnictwa Baneko.